Jesteście w amoku, ale to jest cudowne, to zrobiłyście coś nieprawdopodobnego. Jezu, strasznie się cieszę. Jest to niesamowite uczucie. Nie wiem, wygrywałyśmy dwoma bramkami na końcu. Patrzę na zegar, 30 sekund zostało i mówię, wygrałyśmy, to jest niesamowite. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu tak się cieszę, że... Dinga, w przeciwieństwie do meczu z Rumunią, tu byłyście lepsze przez całe spotkanie, od początku praktycznie, od tego stanu 3 do 5, to wy dominowałyście na boisku. Zachowałyśmy spokój na boisku, było to widać. Francuzki tak jakby były poddenerwowane, nie wiem, nieskoncentrowane, my to wykorzystałyśmy i to my gramy w strefie medalowej. Myślałaś przed wyjazdem tutaj do Serbii, że dojdziecie do półfinału, że będziecie grały o medal, tak naprawdę? Tak, oczywiście, myślałam o tym. I wiedziałam, że tak będzie. Jak widać, marzenia się spełniają.